Inwestorium to podcast o podejmowaniu lepszych decyzji dzisiaj, by jutro bardziej cieszyć się życiem, zdrowiem, szczęściem, pieniędzmi, inwestycjami i biznesem. Zaprasza Kuba Karliński. W 45. odcinku Inwestorium moim i waszym gościem jest Mateusz Wyciślik. Mateusz jest growth hackerem, podcasterem i przedsiębiorcą. Prowadzi podcast Growth Hacking po polsku oraz newsletter Growth Letter, największy w tej tematyce w Polsce. Od blisko dekady pomaga firmom na rynkach takich jak Polska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, a nawet Meksyk budować regularne wzrosty biznesowe, wykorzystując mierzalne i skalowalne strategie, taktyki i kanały. W swojej pracy growth hackera łączy świat nowoczesnego marketingu z technologią i wykorzystaniem danych. Jest zwolennikiem liczbowego podejścia do tematów marketingu i sprzedaży online, opartego o procesy, testy i policzalne efekty biznesowe. Rozmawiam z Mateuszem o idei growth hackingu, jego kluczowych 12 obszarach, a także mierzeniu efektów działań sprzedażowych w internecie i poza nim. Mateusz radzi także, od czego zacząć growth hacking swojego biznesu. Serdecznie zapraszam. Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj moim i waszym gościem jest ekspert od łamania różnych szyfrów tajemnych, chciałem powiedzieć, Mateusz Wyciślik. Cześć, Mateusz. Cześć, Kuba. Mateusza zaprosiłem do rozmowy w Inwestorium po to, żeby uchylił trochę rąbka tajemnicy w dziedzinach gdzieś na styku marketingu, sprzedaży, w internetach głównie, docierania do klientów i skuteczniejszego działania i sprzedawania różnych rzeczy, które w internecie można sprzedawać. Bardzo się cieszę, że udało się nam spotkać i na dzień dobry, ponieważ jakby hasło growth hacking, które promujesz i którym się zajmujesz od lat wielu już, to jest takie pole, które dla wielu osób jeszcze jest trochę czarną magią, trochę się z hakerami kojarzy, więc zacznijmy może od tego, żebyś w kilku słowach, kilku zdaniach opowiedział trochę o sobie, swoich doświadczeniach wcześniejszych i o tym, czym się zajmujesz. Jasne. No ja tak naprawdę od mniej więcej 10 lat już się zajmuję tematem, natomiast szczerze mówiąc sam nie wiedziałem, że zajmuję się growth hackingiem, to znaczy wiesz, wcześniej gdzieś tam nie wiedziałem, że to się może tak nazywać i co to właściwie jest, natomiast tematami marketingu, przede wszystkim sprzedaży w świecie online'owym zajmuję się już prawie dekadę. Natomiast jeżeli chodzi o growth hacking, no to było trochę coś takiego naturalnego, co znalazłem, bo jest to po prostu taki marketing w połączeniu ze sprzedażą i w połączeniu z technologią też bardzo często i wszystko jest skupione bardzo mocno na budowaniu wzrostów biznesowych. Czyli wycinamy tutaj, wiesz, taki, ja to często nazywam fluffy marketing, czyli ten taki marketing, który jest fajny, jest taki kreatywny, natomiast niekoniecznie przekłada się na wzrosty albo bardzo ciężko jest mierzyć, jak on się przekłada na wzrosty. Czyli na przykład takie wizerunkowe działania, które dla dobrego humoru albo dla ładnego wypadnięcia gdzieś na tle jakiegoś logotypu można chcieć wrzucić, ale nie można zmierzyć efektu potem przełożonego na sprzedaż. Tak i też chciałbym, żeby tutaj wybrzmiało, że ja nie uważam, że to są złe działania jakby i niepotrzebne w firmach. One często są potrzebne, szczególnie jeżeli osiągamy już jakąś skalę, no to wiesz, działania takie brandingowe są bardzo istotne. Natomiast ja się tym po prostu nie zajmuję. Ja się zajmuję działaniami, które właśnie są takie mierzalne i przekładają się często jeden do jednego na sprzedaż. Okej, okay, czyli można w Excelu zobaczyć, to wtedy jest konkret. Jak nie można, no to wtedy niech inni się tym zajmują. Tak, trochę tak. Jakby sam growth hacking, on to jest taka dziedzina, która powstała w Dolinie Krzemowej, gdzie wiadomo, mamy startupy, które są bardzo mocno dofinansowane i od których oczekuje się właśnie konkretnych liczb, które rosną bardzo szybko. Nie? I jakby tam zaczęto myśleć o marketingu trochę inaczej, żeby właśnie móc te skalowalne wzrosty zapewniać. Więc growth hacking to tak naprawdę właśnie jest połączenie tych trzech dziedzin marketingu, sprzedaży i technologii bardzo często po to, żeby zapewniać wzrosty, ale też co jest ważne, żeby zapewniać takie wzrosty przewidywalne i skalowalne. To nie mogą być wzrosty, gdzie my jesteśmy w stanie pozyskać 2 klientów miesięcznie, gdy nasz biznes potrzebuje 1000 albo 2000 klientów, nie? No właśnie, to jakby jakie branże najchętniej, czy najlepiej mogą skorzystać, czy najczęściej korzystają z tego rodzaju rozwiązań? Wiesz co, tak naprawdę każda branża może skorzystać z tego typu myślenia, natomiast oczywiście tematy, które skalują się łatwiej, to znaczy
usługi czy produkty, które skalują się łatwiej i które potrzebują często tej skali, zazwyczaj mogą tutaj osiągnąć największą przewagę, bo jakby stosując growth hacking wdrażają pewne właśnie rzeczy, które się skalują łatwiej, a konkurencja na przykład pracuje na strategiach marketingowych, które nie są skalowalne, które są skuteczne, ale nie skalują się tak dobrze, nie? Więc takie tematy, gdzie powielanie sprzedaży jest, jest tanie albo bezkosztowe i gdzie potrzebujemy często też bardzo dużej ilości klientów, no to to są tematy, które myślę mają tutaj tą największą dźwignię, ale nie jest to w żadnym wypadku jakieś ograniczenie tylko do tego typu podmiotów. Wiesz, ja na przykład dużo pracuję z firmami, które zajmują się usługami B2B, takimi usługami high-ticketowymi, jak to się mówi, czyli drogimi po prostu usługami B2B. No i tam oczywiście nie potrzebujemy skali, wiesz, setek klientów czy tysięcy klientów miesięcznie pozyskiwać, ale jednocześnie potrzebujemy często innej drogi, żeby dotrzeć do tych idealnych klientów i żeby to było przede wszystkim przewidywalne, nie? To tam skala wynosi 5 czy 10 czy 20 klientów w skali miesiąca nowych, ale to musi być przewidywalne i powtarzalne. Okej, okay. Czyli takie, powiedzmy, droższe usługi, tam gdzie marża jest trochę większa, więc jest przestrzeń większa, żeby tego rodzaju rozwiązania uruchomić i jednocześnie też przewidywalność tego biznesu jakby sprawia, że jakby dużo, znacznie łatwiej jest sobie na takie działania pozwolić. Tak, chociaż chcę powiedzieć szczerze, że po drugiej stronie mamy z kolei takie tematy, które znowu potrzebują skali, ale nie mogą sobie pozwolić na wydanie nawet złotówki na pozyskanie klienta, na pozyskanie odbiorcy bardziej, to jest często. Ja pracowałem przez kilka miesięcy jako takie wsparcie strategiczne, zewnętrzne dla takiej aplikacji. No już pomijając, co ona robiła, ale ta aplikacja idzie w miliony użytkowników i potrzebuje tych milionów użytkowników. Oni nie płacą za tą aplikację, to się monetyzuje na inne sposoby. I wiesz, my nie jesteśmy w stanie wydać nawet $1 często na to, żeby pozyskać tego odbiorcę, no bo jeżeli potrzebujemy ich 5 milionów, no to nagle musimy mieć 5 milionów budżetu, żeby to zrobić, nie? Więc musimy też szukać rzeczy, które skalują się w inny sposób, nie na podstawie budżetów, tylko na podstawie czegoś innego, nie? Jakiejś treści, jakichś właśnie tematów technicznych, czyli optymalizacji, nie wiem, w sklepie Google czy w sklepie Apple, żeby ta aplikacja była wyżej i tego typu rzeczy. Okej. Okay. To właśnie, bo konkretnie jakiego rodzaju rozwiązania? Przykładowo oczywiście, bo jakby ten wachlarz jest szeroki. My mieliśmy okazję się spotkać na konferencji podcastowej kilka tygodni temu, gdzie pokazywałeś, jak można rozwijać, wykorzystać growth hacking dla promowania podcastu. Bardzo ciekawa, 30 kilka naliczyłem sposobów gdzieś tam takich, o których wspominałeś. Natomiast jakie konkretne narzędzia mógłby czy może wykorzystać przykładowy taki przedsiębiorca, który prowadzi jakiś biznes internetowy B2B czy B2C? Jakieś takie kilka przykładów, które mogą dać trochę więcej światła na to, co to jest. Jak to jeść? Okej. No, to jest trudne pytanie, Kuba, bo każdy biznes właśnie w zależności od tego, jakie my na przykład mamy maksymalne koszty pozyskania klienta, jakiej potrzebujemy skali i tak dalej, to będzie nam warunkowało, z jakich rozwiązań my powinniśmy korzystać, z jakich rozwiązań możemy korzystać, jest to biznesowo uzasadnione, nie? No bo znowu, jeżeli mamy na przykład biznes, gdzie potrzebujemy powiedzmy 10 klientów miesięcznie, ci klienci są warci dla nas 150 tysięcy przychodów w skali miesiąca, no to oczywiście możemy skierować wzrok na takie kanały, na takie rozwiązania, które na przykład angażują nas bezpośrednio 1:1 czasowo i finansowo w pozyskanie tego klienta, nie? A znowu, jeżeli potrzebujemy tych klientów bardzo dużo i oni są w przeliczeniu per klient warci stosunkowo mało albo w ogóle nie przynoszą przychodu bezpośrednio, no to oczywiście te działania, nawet jeżeli byłyby skuteczne, no to musimy wyciąć, no bo po prostu jest to zupełnie bez sensu. Jakie działania można tutaj wykorzystać? Wiesz co, ja ogólnie przez te 10 lat pracy wypracowałem sobie taką metodykę własną, która jest oczywiście zlepkiem też innych metodyk i tego wszystkiego, co się uczyłem przez te 10 lat, budowania wzrostów. I
Ta metodyka składa się z 12 takich obszarów. Mhm. Ja uważam, że, znaczy nawet nie uważam, tylko jak pracuję też z klientami, to zazwyczaj dochodzę do wniosku, że największe wzrosty budujemy przez to, że łatamy dziury w jednym lub w kilku z tych 12 obszarów, a nie przez to, że wiesz, wdrożyliśmy jakieś jedno narzędzie czy jedną taktykę. Nie? I to jest bardziej załatanie tego procesu i w ogóle uświadomienie sobie, z czego on się powinien składać, a nie takie wiesz, złote strzały marketingowe. Okay. I te 12 obszarów to zawierają między innymi co? Wiesz co, to one zawierają od takich podstaw, od takich nudnych rzeczy bym powiedział, czyli musimy mieć dobry product market fit, jak go zrobić, jak już mamy produkt, no to jak go dostosować do rynku, do kogo my tą ofertę kierujemy, czyli musimy, wiesz, znać nasze buyer persony, musimy znać nasze value proposition, czyli jak komunikować to, co my sprzedajemy, czyli takie mega podstawy, ale bez których moim zdaniem nie da się w ogóle budować wzrostów biznesowych i biznesu długookresowo, przez takie rzeczy już bardzo konkretne, czyli cały proces pozyskiwania klienta od fazy kanałów dotarcia, czyli gdzie my tego klienta w ogóle jesteśmy w stanie zlokalizować, gdzie on jest i gdzie my możemy go pozyskać, przez fazę aktywacji, czyli jakie akcje ten klient powinien podjąć na starcie naszego procesu sprzedaży. To nie zawsze będzie sprzedaż, nawet jeżeli sprzedajemy, cały proces mamy poukładany pod sprzedaż online. Nawet bardzo często nie będzie to sprzedaż, ta faza aktywacji. Później taka faza, wiesz, przygotowania, nie? Która często jest pomijana w firmach. Czyli my nawet robimy dobry ruch, mamy te kanały pozyskiwania klienta, ale nie wiemy później, jak tego klienta przygotować do sprzedaży, jak on już na nas trafi. Nie? Więc tutaj działania związane z tym ogrzewaniem, one znowu będą bardzo różne w zależności od tego, jaki mamy biznes. Faza oczywiście konwersji, czyli chcemy, żeby klient podjął tą decyzję sprzedażową. Mamy w tej metodyce całą fazę związaną z tym, co się dzieje po konwersji, czyli jak już klient od nas kupił, no to w wielu firmach, wiesz, zapominamy, nie? Klient kupi, już jakby koniec. I to jest moim zdaniem duży błąd, bo jakby łatwiej jest utrzymać klienta i zwiększyć jego wartość w czasie, niż pozyskać nowego klienta. Chyba 10-krotnie jest łatwiej, czy 10-krotnie niższy koszt jest wygenerowania nowego biznesu od klienta, czy dzięki klientom, którzy już kupili, od takich zupełnie pozyskanych na nowo. Tak, no są takie liczby, one się różnią, wiesz, tam w zależności od opracowania, nie wiem jak ktoś to mierzył oczywiście, bo pewnie znowu mocno będzie to zależało od wielu czynników, ale myślę, że jest w tym sporo prawdy, że kilkukrotnie niższy będzie ten koszt. No i wiesz, w tej metodyce na przykład mocno skupiamy się na tym, żeby znowu dopasować, zbudować działania, zbudować taką strategię typowo pod działania po konwersji, czyli jak zwiększyć tak zwane lifetime value klienta, czyli tą wartość klienta w czasie, jak wykorzystać elementy wirusowe być może, elementy ze świata referral marketingu, trudne słowo, czyli wiesz, marketing sprawić, poleceń, tak? Tak, jak sprawić, że to nawet wiesz, nie zawsze są takie polecenia na zasadzie idziemy do klienta i mówimy poleć mnie komuś innemu, bo w biznesach skalowalnych to będzie zupełnie inaczej wyglądało, ale właśnie takie elementy wirusowe, elementy poleceń, tak naprawdę w każdej firmie jesteśmy w stanie stosować w mniejszej lub większej skali, nie? Mamy tam rzeczy związane z właśnie światem technologii, czyli jak automatyzować i jak wykorzystywać narzędzia gotowe lub jak budować pewne rozwiązania, proste narzędzia, algorytmy do tego, żeby budować te wzrosty, bo czasami jest to możliwe. Znaczy narzędziowo jest to możliwe w każdym biznesie, a jeżeli chodzi o jakieś tam szersze wykorzystanie technologii, no to w niektórych biznesach jest to możliwe i daje bardzo dużą przewagę często. Mamy oczywiście całą fazę takiej analityki. Ja w tej swojej metodyce zawsze wyznaczam 5 takich punktów styku, jeżeli chodzi o to, co badamy, czyli na różnych etapach procesu sprzedaży, tutaj mówiłem o tych etapach aktywacji, ogrzewania, konwersji, badamy różne rzeczy, nie? No bo tam będą różne rzeczy dla nas istotne i mamy też zawsze taką przynajmniej jedną tak zwaną North Star Metric, to jest taka metryka, która wyznacza nam
czy firma idzie w dobrym kierunku, czy nie. Jest jakby jedna metryka, wiesz, zarząd później widzi tą jedną metrykę, jak ona rośnie, to zazwyczaj oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze, nie? Więc analityka, metryki to też jest bardzo istotna część tej metodyki. Także jest tam właśnie 12 takich obszarów. No i z mojego doświadczenia jest tak, że minimum 2-3 obszary w firmie często w ogóle nie istnieją. Nawet w firmie, która działa długo, robi dobre wyniki, ale wzrosty właśnie nie wynikają z tego, że optymalizujemy na starcie to, co już jest, tylko że dodajemy to, czego nie ma, nie? W ramach tych 12 elementów. I to są najszybsze wzrosty i najłatwiejsze do wygenerowania zazwyczaj, a później dopiero optymalizujemy. I ogólnie ta moja metodyka tak naprawdę składa się z 11 części, bo 12 część, ostatnia część, jak już załatamy wszystko, co mamy do załatania, to 12 częścią jest taki proces eksperymentowania, nie? Czyli wdrażamy w firmę wręcz taką kulturę trochę eksperymentowania. To brzmi strasznie być może, ale można to zrobić nawet w mikrofirmie. Nawet polecam, żeby to zrobić w mikrofirmie. I uważam, że każda firma, nawet jednoosobowa, powinna mieć taką mini kulturę eksperymentów, gdzie w danym momencie dzieje się przynajmniej jeden eksperyment, który sprawdza nam pewne założenia. Bo ja w swoich działaniach, i też zachęcam do tego innych, raczej nie zgaduję. Wszystko, co robimy, wynika z takiego, powiedziałbym, excelowego podejścia. Mamy pewne założenia często, ale te założenia są szybko zderzane z rynkiem i testowane i właśnie eksperymentujemy. Jakby rynek daje nam informacje. Czy to jest dobry kierunek, czy nie. Dokładnie. Nie? Jakby to jest, wiesz, o tyle fajne, że nie przepalasz wtedy czasu, nie przepalasz zbyt dużo pieniędzy na rozwijanie jakiegoś kierunku, który na koniec dnia nie ma sensu, nie? Albo nie jest skalowalny, albo daje ci niewłaściwych klientów, tylko szybko sprawdzasz i albo coś jest dobre i skalujesz, albo jest niedobre i zabijasz to w zarodku i lecisz dalej, nie? W mojej poprzedniej firmie tam mieliśmy taki eksperyment, który nas kosztował prawie rok czasu, kilkaset tysięcy złotych w zupełnie nowy produkt, który nie do końca był dobry i finalnie się nie przyjął. Lekcja bardzo kosztowna, więc jakby dzisiaj to jakby też przy inwestycjach w nieruchomości, które są powiedzmy uważane za taką dość tradycyjną branżę, natomiast jakby sposoby dotarcia dzięki technologii, dzięki internetowi, sposoby dotarcia do klientów również jakby są dostępne i jakby my korzystamy, więc jakby takie eksperymenty czy testy robimy chętnie. Chyba powiedzmy trochę więcej dyscypliny, tak sobie myślę, w tych naszych eksperymentach by się przydało, bo jakby mamy taki próg na zasadzie, dobrze, to przeznaczmy kwotę X na dany test, zobaczmy, jaki ona efekt przyniesie, czy będziemy mieli więcej kontaktów, czy mniej niż z innych jakby źródeł. I dość szybko widać, jeżeli jest test obiecujący, no to wtedy faktycznie można jakby doinwestować i większe zasoby tam położyć. Natomiast jeżeli się nie udaje, to wiadomo, że jakby do końca nigdy nie wiadomo, dopóki się nie sprawdzi, no to wtedy po prostu nie ma tych większych kosztów. Natomiast zdecydowanie polecam, ja również nie wiedziałem, znaczy wiedziałem, że zrobimy eksperymenty i testy, bo inaczej bardzo często po prostu ciężko jest się przekonać, czy zadziała, czy nie. A potem plucie sobie w brodę na zasadzie, kurczę, mogliśmy spróbować tego, albo mogliśmy spróbować tamtego. To jest słaby sposób. Tak, no ja się zdecydowanie zgadzam. Zresztą myślę, że nawet właśnie w takiej branży jak nieruchomości można śmiało te testy przeprowadzać. Tak naprawdę testy właśnie odnośnie product market fit, o którym mówiłem, czyli tego, czy produkt jest dobrze dopasowany do rynku i czy rynek go chce, to są najtrudniejsze testy, ale też najważniejsze. I w wielu firmach tego nie ma, nie? To znaczy, wiesz, wprowadzamy usługi, produkty, które nam się wydaje, że są fajne, jakby nie badamy tego w ogóle. A można to zrobić stosunkowo prosto, nawet te testy właśnie produktowe. I nawet w branży nieruchomości wyobrażam sobie, że jesteśmy w stanie to zrobić. W świecie startupów istnieje coś takiego jak MVP, takie pojęcie, czyli taki minimalny produkt, który... Minimum viable product chyba, tak? Tak, dokładnie. Produkt, który sprawdza, czy nasze założenia są poprawne i ludzie chcą z tego korzystać, ale jego zbudowanie trwa bardzo krótko w porównaniu do produktu finalnego, który chcielibyśmy zbudować. No i wyobrażam sobie, że wiesz, w branży nieruchomości jesteśmy powiedzmy jakimś deweloperem, który chce zbudować osiedle za x 10 milionów,
fajne, innowacyjne, no to to, co ja bym zrobił, to pewnie, wiesz, zrobił wizualizację za 10 tysięcy, postawił landing page za 2. I zobaczył, ile ludzi się zgłosi. I zobaczył, ile ludzi się zgłosi, nie? Wydał kilka tysięcy na reklamę, zanim, wiesz, kupię działkę i zrobię jakieś inwestycje za wiele milionów, nie? A później się okaże, że nikt tego nie chce kupić. No to może taki skrajny przykład, ale wiesz. Ale to zgodnie z tą metodyką robiliśmy takie testy. Bardziej oszczędnie, znaczy bardziej efektywne wizualizacje, no bo wizualizacje jakby można zrobić za tam 1000 zł i za pewnie 25 tysięcy. Testowaliśmy różne warianty, natomiast do takiej wstępnej oceny zrobienie dobrej wizualizacji to też jest czas, to też jakby kilka tygodni zazwyczaj trwa, jest potrzebny projekt, który znowu trzeba zrobić, więc to się wydaje jakby, że to takie jest proste faktycznie, nawet jeszcze zanim się zacznie, uzyska pozwolenie i zacznie budować, to jakby tej złożoności jest więcej, natomiast robiliśmy takie testy też pod kątem konkretnej lokalizacji, konkretnego jakiegoś powiedzmy modelu domu oparty na jakichś standardowych projektach i te źródła, znaczy te pomysły okazywały się różne. Czasami faktycznie było widać po liczbie zapytań i telefonów tam w ciągu tygodnia, w ciągu dwóch tygodni, że jest zainteresowanie, jest potencjał i warto w dany temat wejść, a czasami wręcz przeciwnie, tych telefonów, czy też maili, czy wiadomości było bardzo mało i to był jasny sygnał, niekoniecznie to jest ten kierunek, w którym byśmy chcieli pójść. Bo akurat ta specyfika jakby branży jest taka, jak już masz zakupioną nieruchomość, to już kości zostały rzucone i można iść tylko do przodu. Albo jak zaczniesz tak naprawdę budować, jak to jest jakaś tam trochę większa inwestycja, no to zatrzymać się w połowie też już się nie zatrzymasz. Więc takie testy najpierw robimy gdzieś tam wewnętrznie, oceniamy w gronie zespołu, natomiast faktycznie później, jeżeli wydaje się nam, że to rokuje, to jakąś tam weryfikację rynkową staramy się zrobić. Czasami można wykorzystać podobne gdzieś tam jakieś projekty, które gdzieś na rynku są dostępne, żeby zobaczyć i jakoś spróbować to nałożyć. Czasami trzeba to zrobić zupełnie na nowo, więc jakby dla takich nieinternetowych branż również takie narzędzia myślę, że z powodzeniem można wykorzystywać i to nie jest jakaś specjalna filozofia, natomiast trzeba trochę przełamać się i dać sobie szansę i jakby wyjść z założenia, okej, lepiej zainwestować, załóżmy tam kilka tysięcy złotych na test po to, żeby zaoszczędzić ileś tam milionów, albo po to, żeby zarobić ileś tam milionów. I to wtedy jest bardzo fajny zwrot z inwestycji. No, zdecydowanie. I wiesz, tutaj cały czas mówimy o teście samego produktu i dopasowania do rynku. I to jest często, tak jak mówię, najtrudniejszy z testów. A zdecydowanie łatwiej bardzo często testuje nam się kwestie właśnie związane z marketingiem, rozwojem. Czyli mamy ten produkt, w tym przypadku nieruchomość, budujemy i teraz potrzebujemy, wiesz, pozyskać klientów, którzy kupią tą nieruchomość, nie? To tutaj testy są łatwiejsze, no bo wiesz, opierają się o to, że testujemy jakiś kanał, jakąś komunikację, jakąś drogę do pozyskiwania tych klientów, a nie samą decyzję, czy budujemy wielomilionową inwestycję, czy nie. Także tutaj zaczęliśmy od tych trudnych rzeczy, ale zazwyczaj te decyzje będą łatwiejsze, nie? Dokładnie. Powiedz mi, czy takie rozwiązania zahaczające o technologię, ale niekoniecznie tylko i wyłącznie internetową, też, nie wiem, znasz, wykorzystywałeś, które by były w stanie skutecznie z jednej strony wykorzystać do dotarcia do klienta, a z drugiej strony zmierzyć efekty działań, myślę o telefonie komórkowym czy o smartfonie, który prawie każdy dzisiaj w kieszeni ma. Bardzo często urządzenia mobilne to już jest ponad połowa ruchu, jeżeli chodzi o strony internetowe, a bardzo często taka prozaiczna czynność jak telefon od klienta do, załóżmy tam, handlowca, sprzedawcy, bardzo trudno jest zweryfikować i jakby zmierzyć skuteczność takich działań w zestawieniu właśnie tego, co kto klika i potem jakieś działania wykonuje typowo poza internetem. Wiesz co, tak naprawdę jest coraz łatwiej, jeżeli chodzi o mierzenie, bo dzisiaj możliwości są nawet takie, że jesteśmy w stanie połączyć informacje o kimś, kto siedział sobie w domu, w sypialni i klikał, na przykład, wiesz, korzystając z komputera, stronę internetową, a później bierze telefon i idzie odwiedzić jakąś inwestycję, na przykład deweloperską, na miejscu, to te dane dzisiaj jesteśmy w stanie łączyć. Nie? Jakby
wiemy, jaką drogę przeszedł ten klient. Może nie dosłownie, chociaż to też, ale jaką drogę zakupowo przeszedł. Także tak, nie wiem, czy dobrze załapałem twoje pytanie, jak jest problem na dziś. Problem właśnie, czy wyzwanie myśmy takie mieli przynajmniej u siebie, że inwestujemy w jakieś różnego rodzaju ogłoszenia, landing page, strony internetowe promujące różnego rodzaju jakby produkty. Okay. Myślę tu głównie o jakichś inwestycjach i potem... Trudno jest mierzyć efekty, jeżeli szczególnie ludzie bardziej dzwonią, telefonicznie się kontaktują, niż klikają i wysyłają wiadomości mailowe. Okej. Okay. Mierzenie telefonów nie jest jakieś super proste, ale też jest możliwe. Takim najskuteczniejszym sposobem, żeby mierzyć telefony dokładnie, szczególnie jeżeli mamy tylko jedną stronę internetową, nie stawiamy różnych stron, nie mamy różnych numerów na każdej stronie, To jest takie dynamiczne podstawianie numerów, nie? Czyli mamy taką nakładkę na nasz numer telefonu i ona w zależności od źródła wyświetla inny numer telefonu różnym osobom, a wszystkie telefony kierowane są do tej samej, do tego samego głównego numeru. Nie? Jakby wtedy ten system nam też zlicza, ile tych telefonów było i mamy jasno policzoną konwersję. Niezależnie, czy ktoś wypełniał formularz, czy ktoś wziął telefon i zadzwonił, nie? Okej. Okay. Czyli pomału technologia również w przypadku telefonów jakoś pomaga zapanować nad chaosem informacyjnym. No, zdecydowanie. Ja też dużo pracowałem swego czasu z branżą medyczną. Miałem taką markę, która pomagała im sprzedawać, którą sprzedałem. I tam to też było duże wyzwanie, nie? Przypuszczam, że bardzo podobnie jak w nieruchomościach, że jednak ten telefon cały czas tam króluje i pacjenci woleli dzwonić niż wypełniać formularze i zawsze był ten problem, jak mierzyć telefony, nie? Czy nasza reklama działa, czy nie działa. Tak, no ja zanim nieruchomości, to przez kilka lat pracowałem w branży farmaceutycznej i tam jakby po pierwsze ograniczenia dotyczące możliwości kontaktu z pacjentem wynikające z, po prostu z przepisów prawa, możliwości bądź braku możliwości reklamowania pewnych produktów czy usług, tam są ścisłe regulacje bardzo. No a wreszcie kwestia właśnie też zaufania, no i wysyłanie własnych informacji bardzo często przez osoby, które już są w podeszłym wieku i nie są za pan brat z technologią, zdecydowanie łatwiej jest im czasami po prostu złapać telefon i zadzwonić. No, zdecydowanie. Na zakończenie, Mateusz, pytanie do ciebie o, jeżeli ktoś jakieś, powiedzmy, wiem, że to będzie trudne, bo generalne pytanie, ale ktoś prowadzi biznes, czasami to będzie biznes B2B, czasami B2C, na mniejszą skalę, na większą skalę. Natomiast jeżeli nie miał jeszcze kontaktu z takim właśnie hasłem growth hacking, to w jaki sposób może, pytanie, czy ty masz jakieś takie jakby podpowiedzi czy rozwiązania, żeby na przykład zrobić sobie taką samoocenę własnej skuteczności i tego, w którym obszarom czy którym tematom we własnym biznesie warto się szczególnie przyjrzeć i co tam w nich poprawić. Więc pytanie, czy jakbyś takie źródła informacji, inspiracji, czy też jakieś takie, nie wiem, ankiety właśnie do samowypełnienia, czy możesz takie polecić, żeby móc naszych słuchaczy pokierować w wartościowe miejsce. Jasne. Mogę odesłać do mojej metodyki, jeżeli ktoś chce to mocno przepracować i jest gotowy na pracę. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć o takim sposobie stosunkowo prostym, to myślę, że zacząłbym od właśnie wyznaczania metryk na odpowiednich etapach pozyskiwania klienta. Czyli wyznaczyłbym sobie metrykę osobną do fazy z kanałami dotarcia do klienta, czyli co tutaj jest dla nas ważne. Na przykład naszą metryką może tutaj być ilość ruchu, który generujemy na stronę z SEO, nie? I to jest dla nas coś istotnego i wtedy mamy jasną liczbę, czy w tym obszarze idziemy w dobrym kierunku. Tak samo z fazą aktywacji, fazą ogrzewania, fazą konwersji i fazą po konwersji, czyli fazą lifetime value i właśnie tej wirusowości poleceń, o którym mówiłem. Czyli mamy takich 5 faz, które ja też przepracowuję właśnie między innymi w ramach mojej metodyki. Jedna lub kilka metryk dla każdej z tych faz i sumiennie to mierzymy. I to jest jakby coś, co
bardzo często otwiera nam po prostu klapki w głowie, nie? To znaczy szybko identyfikujemy, że w jakiejś fazie idziemy ok, jest dobrze, a w innej fazie jest po prostu dziura i nic się nie dzieje, albo jest zastój, albo się cofamy, no to wtedy po pierwsze skupiamy naszą uwagę na tej fazie, po drugie znając problem, szukamy w odpowiednich miejscach rozwiązań tego problemu. I od tego bym zaczął. Drugi krok, no to też taka analityka. Polecam narzędzia typu Microsoft Clarity. To jest bezpłatne narzędzie, taka alternatywa dla Hotjara, które być może jest trochę bardziej znane. To jest narzędzie, które analizuje, co się dzieje na naszej stronie, nagrywa sesję każdego użytkownika na naszej stronie i pokazuje, gdzie nasi użytkownicy klikają, gdzie scrollują stronę, jak wygląda tak zwana mapa ciepła naszej strony, czyli gdzie jest skupisko, szeroko patrząc na cały ruch, gdzie jest skupisko kliknięć, gdzie tego nie ma. To bardzo, bardzo pomaga w identyfikowaniu z kolei takich dziur na naszej stronie internetowej, na naszych landing page'ach, być może dziur, jeżeli chodzi o komunikację naszej oferty. Jak zobaczymy sobie, jak poszczególny odbiorca się porusza po naszej stronie, to szybko często dojdziemy do różnych ciekawych wniosków. Więc myślę, że od tego bym zaczął. Wiem, że to nie jest jakieś super ciekawe i wymaga takiej excelowej trochę pracy, nie? Tam wpisywania tych liczb i śledzenia tego, ale no, nikt nie mówił, że growth hacking jest szczególnie ciekawy, nie? Ma na koniec dnia dawać fajne wyniki, ale to jest dużo takiej pracy excelowej. Jasne. Takie sprawdzanie, rozumiem, że im częściej będziemy sprawdzać, tym będziemy mieli bardziej precyzyjne dane. W sensie tam raz na miesiąc może być trochę za rzadko, może raz na tydzień na początek, a potem optymalnie, rozumiem, pewnie jakoś tam w perspektywie codziennej dobrze by było takie informacje zbierać. Tak, to znaczy wiesz co, to mocno zależy od skali moim zdaniem, bo jeżeli mamy mikrobiznes, który ma na przykład mało ruchu po prostu, póki co, to raz w miesiącu jest ok, lepsze to niż raz w roku albo w ogóle. Natomiast tak, im skala jest większa, no to warto to robić częściej, żeby szybciej po prostu, wiesz, być bardziej elastycznym, szybciej podejmować decyzje. No, jak często pracuję na przykład z dużymi biznesami e-commerce'owymi, gdzie wiesz, one dostarczają po kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset tysięcy odbiorców na stronę dziennie, tygodniowo, no to tam tych danych jest na tyle dużo, że oni rzeczywiście analizują te liczby codziennie i podejmują codziennie nowe decyzje. Nie? Pytanie Mateusz, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, chciałby coś więcej się dowiedzieć, gdzie można cię znaleźć, przeczytać, posłuchać, bo wiem, że prowadzisz podcast i kanał na YouTubie uruchomiłeś i też chyba blog prowadzisz cały czas, więc tak. Podaj trochę adresów. Ja oczywiście też w notatkach do tego odcinka je spiszę, więc będzie można spokojnie sobie poklikać. Ja się dzielę wiedzą przede wszystkim w podcaście Grow Hacking po polsku, to tam możemy odesłać, już od 3 lat go prowadzę, w miarę regularnie się staram. Drugie miejsce to jest mój newsletter, który nazywa się Grow Letter i to są takie dwa miejsca, które rzeczywiście od lat regularnie prowadzę. Tam znajdziecie wiele taktyk, narzędzi grow hackingowych, też takich inspiracji, więc tam mogę odesłać. Zapraszam ogólnie na moją stronę mateuszwycislik.pl, tam znajdziecie wszystkie te rzeczy. Jest, tak jak wspomniałeś, też wersja blogowa, chociaż ona powstaje na podstawie podcastów głównie. Jest kilka wpisów takich oddzielnych, ale jeżeli ktoś woli czytać, no to też nie ma problemu, może sobie poczytać. No i mogę zaprosić też na growthplan.pl. To jest właśnie moja metodyka opakowana w taki produkt. Jeżeli ktoś by chciał mocno to przepracować, to wtedy tam będzie miał taką szansę. No i chyba tyle. Fajnie. W takim razie bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dzięki wielkie za zaproszenie. Do usłyszenia. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Inwestorium. Subskrybuj Inwestorium w aplikacji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zapisz się także na newsletter na stronie kubakarliński.pl, żeby dostawać informacje o nowo publikowanych odcinkach. Do usłyszenia!